Witam Was bardzo serdecznie w poranek niedzielny 9 lipca. Mamy prawdziwe lato, przed nami gorący lipcowy dzień. Na szczęście w wielu naszych kościołach temperatura jest całkiem przyjemna. Dlatego zachęcam, aby w swoim kościele dzisiaj się znaleźć. Jeśli tylko jesteś w pobliżu, bo przecież wakacje to też wyjazdy i urlopy. Chcę zwrócić dzisiaj Twoją uwagę na dwa piękne fragmenty, które podane są na dzień dzisiejszy w książeczce z Biblią na co dzień. Pierwszy wyjęty jest z księgi proroka Jeremiasza z rozdziału 30. Prorok mówi tak: Jego zgromadzenie będzie trwać przed moim obliczem. Natomiast drugi fragment to słowo Pawła w liście do Filipian z rozdziału 2. Paweł pisze: Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jeden i drugi fragment mówi dzisiaj o społeczności, o wspólnocie ludu Bożego. W pierwszym fragmencie widać wyraźnie, że trwanie w społeczności, w zgromadzeniu przed Panem jest nakazem i oczekiwaniem ze strony Pana Boga. Nie ma tutaj wyjątków od reguły. Bóg nie mówi: trwajcie przed moim obliczem zawsze, chyba że jest upał, albo pada deszcz, albo gorzej, zanosi się na burzę, to wtedy już nie. Albo jeśli jesteś zmęczony, albo masz kiepski dzień, to też nie musisz. Albo akurat masz ochotę na coś innego, no to wiadomo, trzeba to zrozumieć. Nie. Nic z tych rzeczy. Trwanie w społeczności przed Panem Bogiem to jest wielki przywilej, który chociaż jest nam dany z łaski od Pana Boga dla swojego ludu, to został jednak odkupiony ogromną ofiarą Pana Jezusa. Już z tego względu nie powinniśmy lekceważyć tej możliwości, nawet jeśli przeszkodą są inni ludzie, czy też moje własne powody. Dlatego apostoł Paweł w drugim naszym dzisiejszym fragmencie z listu do Filipian odnosi się właśnie do Chrystusa jako do przyczyny, argumentu za tym, by w Nim trwać nie tylko we wspólnocie, ale i w jednomyślności, której źródłem jest miłość. Z jednej strony to wielkie słowa, które brzmią jak pobożne życzenie. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest dla Ciebie ważniejszy od innych, to zrozumiałe jest, że dla niego znosisz różnego rodzaju trudy i poświęcenia. Tak bywa na przykład z naszymi dziećmi albo współmałżonkami. Czasem ponosimy trudy, aby zadbać o kogoś, kto jest dla nas najważniejszy. Jeśli taką osobą jest Pan Jezus, stajemy się w tej sprawie jednomyślnie z innymi wierzącymi, bo najbardziej chcemy tego, czego chce On. Pozwól zatem, że zapytam Ciebie, drogi słuchaczu, czy masz takie miejsce, w którym możesz z innymi wierzącymi poznawać Boga i umacniać się w wierze przez wspólnotę z innymi? A może czujesz się sam lub sama, bo nie masz takiego miejsca? Może walczysz z codziennością, z takim poczuciem osamotnienia? Jeśli tak, módl się o to, aby Pan Bóg dał Ci społeczność z innymi wierzącymi, aby poprowadził Ciebie do takiego miejsca i dał ludzi, którzy są gotowi Ciebie wspierać i modlić się o Twoje sprawy. A może masz swój kościół, lecz różne okoliczności sprawiły, że coś poszło nie tak. Nawet jeśli ktoś inny jest temu winien, spróbuj jeszcze raz. Otwórz swoje serce na to, co Pan chce Ci powiedzieć i pokazać w swoim zborze. Tym bardziej, że właśnie kościół, czyli społeczność dalece niedoskonałych ludzi, wybrał sobie Bóg za mieszkanie i działanie. Niech Bóg nam błogosławi dzisiejszy dzień. Niech mówi do nas i wskazuje drogę do swojego Syna, którego ustanowił jedynym pośrednikiem i źródłem zbawienia i pokoju. Do zobaczenia w Kościele. Dobrego dnia.